Cześć, jestem Łuk Kwiatkowski, to jest kanał Ibisoft na YouTube. A dzisiaj chciałem Was powitać po niezapowiedzianej, dłuższej przerwie. Tak jakoś wyszło, że ten początek roku okazał się dla mnie trochę trudniejszy niż przewidywałem. Dlatego musiałem na jakiś czas zniknąć z YouTube'a i zająć się innymi rzeczami bardziej przyziemnymi. Między innymi, raczej przede wszystkim pracą, ponieważ musiałem podgonić troszeczkę zlecenia, które jeszcze mi zostały z zeszłego roku. Tak więc te tematy musiałem na spokojnie sobie pokończyć, by mieć znowu troszeczkę czasu na to, by kręcić nowe filmiki dla Was. No bo jak wiadomo, najpierw praca, potem przyjemność. Tak więc tak to wygląda. W ogóle bardzo mnie zdziwiło, jak przeglądałem statystyki dzisiaj właśnie na YouTubie, że jest już Was prawie 400 osób oglądających regularnie mój kanał, za co bardzo dziękuję. Naprawdę super. Widzę, że pojawiło się też sporo łapek w górę, szczególnie pod filmami związanymi z informatyką dla nieinformatyków. Tak więc sądzę, że najwyższy czas będzie w najbliższym tygodniu, dwóch, powiedzmy, jak tylko znajdę troszeczkę więcej czasu, zająć się właśnie tą tematyką i może nakręcić jakiś kolejny taki poradnik wyjaśniający podstawy informatyki. Co więcej, bardzo mnie też zdziwiła Wasza reakcja na tematy związane z tym niezbędnikiem hakera. Nie wiem dlaczego, ale bije on rekordy niepopularności, jeżeli chodzi o liczbę łapek w dół. Zupełnie nie wiem, co takiego się mogło Wam nie spodobać w tym, tak więc jeżeli możecie, to napiszcie na dole, co takiego jest, co się Wam nie spodobało w tym materiale. Jeśli nie chcecie tego typu materiałów, to napiszcie, będzie dla mnie jasny komunikat, czym się zajmować, czym nie, bo w końcu robię to dla Was. Jeszcze też chciałem wrócić na krótko do tematu konkursu, który ogłosiłem jakiś czas temu. Link tutaj gdzieś wrzucę dla porządku. Jest on cały czas aktualny. Niestety jeszcze mi się nie udało przygotować jakichś takich właśnie kubków, upominków dla Was, tak więc będę musiał się też tym zająć i przygotować. Natomiast, no nie wiem, skoro już jest 400 osób, to może zrobimy rozwiązanie tego konkursu, jak będzie, nie wiem, 512 osób i wtedy po prostu, nie wiem, wręcz odpowiednio więcej tych kubków. Zresztą chyba i tak jest jakieś tam minimalne zamówienie na jakieś te kubki reklamowe, będę musiał zbadać ten temat. Przepraszam, nie miałem po prostu jeszcze czasu się tym zająć. Nie jestem zupełnie ekspertem, jeżeli chodzi o marketing, tego typu rzeczy. Zresztą jak możecie pewnie wywnioskować z moich filmów, że nie są jakoś specjalnie przygotowane pod względem właśnie bicia rekordów popularności. Jest to raczej prosta forma w postaci, nie wiem, mówiącego do kamery, czasem pokazującego coś na ekranie komputera. Tak więc wybaczcie trochę brak doświadczenia w tej materii i trochę takie amatorskie podejście, ale to jest YouTube, to nie jest telewizja publiczna, to nie jest jakiś show nie wiadomo jaki. Co więcej, wiem, że mam sporo zaległych filmików różnych, które naobiecywałem, że zrobię, no i będę się starał wywiązywać z tych obietnic, no ale wszystko w swoim czasie. Nie wiem, ile tygodniowo filmików będę w stanie publikować. Postaram się publikować no przynajmniej jeden filmik, jakiś taki ogólny, może dwa. No i do tego mam chyba tam parę jeszcze nagranych filmików związanych z unboxingami. Część wiem, że jeszcze chciałem dokręcić, bo tam parę fajnego sprzętu ostatnio kupiłem, który chciałem Wam pokazać. Może Was zainteresuje, może będziemy coś dalej z nim robić. Zobaczymy. No i właśnie też kwestia tych zabawek z DEFCONu, tego niezbędnika hakera, który ku mojemu zaskoczeniu budzi dosyć spore kontrowersje, chociaż nie wiem, bo w komentarzach wszystko wyglądało w porządku, a tutaj przychodzę dzisiaj i najwięcej łapek w dół ze wszystkich rzeczy. Nie wiem, o co chodzi, może wy mi powiecie. Dobra, kończę, nie przynudzam.
jestem, będę dalej kręcił filmiki, tak więc fajnie, że i wy jesteście. Mam nadzieję, że będziecie komentować jakoś interaktywnie, będziemy sobie tutaj działać, podpowiecie, co dalej robić. Ostatnio się bawiłem też streamingiem, tam wrzucałem jakiś chyba live stream, chyba na Facebooka. Jeżeli nie jesteście, to też jest tam chyba gdzieś link na kanale YouTube'owym do mojego profilu na Facebooku, do którego was zapraszam. Zerknijcie w wolnej chwili. Czasem po prostu jest mi łatwiej wrzucić coś na Facebooka niż przygotowywać nagranie na YouTube'a, bo jednak jednak jakoś to wiadomo, ten montaż, zgrywanie z aparatu na komputer, te rzeczy troszeczkę czasu zajmują, a na Facebooku jakoś po prostu jednym kliknięciem nadajemy. W ogóle nie wiem, czy może nie pójść troszeczkę w tą stronę i nie nagrywać jakichś takich live streamów? Może, nie wiem, będę coś ciekawego akurat robił, może coś będę drukował akurat na drukarce 3D. Pokazuję w tą stronę, bo drukarka jest centralnie za wami. Komentujcie, lajkujcie, jeżeli wam się spodoba, chociaż nie bardzo wiem, co się może podobać, czy też nie podobać w tym filmiku. W sumie żadnej wiedzy ciekawej nie przekazałem. No chyba, że się cieszycie, że znowu będę nagrywał, no to spoko, ja też się cieszę. Dobrze, żarty żartami. Na razie trzymajcie się, a widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Cześć!